Proszę Państwa, teraz coś o samym poprawniku, i to poprawniku takim, którego chyba najmniej znamy. Pan doktor Jerzy Sikorski. Pan doktor Jerzy Sikorski opowie nam o jego radościach i smutkach ostatnich lat. Panie doktorze, bardzo serdecznie zapraszam. Nie mogę widzieć pana ponownie. Tak, widzę, to jak teoria, widzę te zmiany tutaj bardzo dobrze, bo kiedy przyszło mi pracować tutaj od jesieni 54 roku do jesieni 55 roku, bo ten pałac był w gruzach, a dzisiaj windą wjechałem, no to jest cała epoka. Tak. Jeśli chodzi o ten temat, to wybrałem taki, żeby sobie, prawdę mówiąc, ułatwić sprawę, bo mam go przedstawić w następnym tygodniu na zakończenie Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu. Więc, a wybrałem moim zdaniem te najciekawsze momenty jego życia, które, do których doszło i trochę faktografii, i nowej interpretacji. A więc to, co jest w tych obydwu monografiach, które się ukazały, w biografiach Kopernika, które się ukazały w tym roku, to tam nic z tego nie ma i ja pośpiesznie nawet uzupełniłem w kolekcję swoją książkę, która jest w druku w tej chwili, o te nowe rzeczy, które no, ujawniły się w czasie Kongresu Kopernikańskiego właśnie, zwłaszcza w Olsztynie, w jego części olsztyńskiej, ale też w toruńskiej. W dużej mierze dzięki zasługom profesora Krzysztofa Mikulskiego, który jest autorem biografii Kopernika i jego przodków, z tej młodości jego, a który jest naszym człowiekiem, bo pochodzi z Wittwalka Warmińskiego, więc tym godniej trzeba przyjrzeć się temu, co on miał do powiedzenia. No i tak, proszę Państwa, żeby jakoś najbardziej to uogólnić i zmieścić się w czasie. On jako człowiek prywatny w swoim życiu był absolutnym abnegatem. W ogóle nie umiał zadbać o siebie w sensie życiowym. I w ogóle nie interesowało go to, co miałoby mu ułatwić jego prywatne życie. Wiadomo, że koncepcja wuja, żeby był następcą na biskupstwie, odrzucił to, uciekł do Kronborka z Wittwalka po tych 5 latach u boku wuja. Kiedy inni dbali o prałatury, on absolutnie unikał, nie interesował się tym, a przecież to dawało pieniądze, dochody, realne. To abstrahowanie od życia prywatnego było widoczne dla wszystkich w kapitule, to też kiedy umarł Maurycy Ferber, a kandydował na jego miejsce Jan Dantyszek, w związku z trybem ustalonym z królem Zygmuntem Starym, kanonici mieli przedstawić listę 4 kandydatów, a król miał wyznaczyć tego, którego on sobie życzył mieć biskupem. To była formalność. Pierwszy na tej liście miał być biskupem oczywiście, ale widząc tą nieporadność, niezaradność, to abnegację Kopernika, umieścili go tam grzecznościowo na 3. miejscu, żeby mu zrobić wolę, żeby w końcu może czegoś się doczekał, no, przynajmniej widomego znaku uznania ze strony kapituły. W 1530 roku zakończył po 13 latach
pracy zakończył spisywanie swojego dzieła. Rozpoczął w Olsztynie w 1517, zakończył w Roszamborku w 1530, jak się przyjmuje. Mógł odetchnąć, no bo to go absorbowało i obserwacje jeszcze te, które tam w Bolonii notował, umieścił dewolucjonizm, potem tutaj w Roszamborku wielokrotnie, prawda, obserwował te rzeczy, które miały utwierdzić prawdziwość jego teorii. To wszystko już było poza nim i kiedy skończył, rzeczywiście ukrywał odetchnąć i schował ten rękopis w skrzyni. Bez zamiaru publikowania. Uważał, bał się i zresztą słusznie, miał powody ewidentne, że spotka się to z niezrozumieniem, że wywoła jakiś skandal, prawda, i tak dalej, po co? Niech potomni się tym zajmuje. Prawdopodobnie miał zamiar, no coś musiał z tym rękopisem zrobić. Miał zamiar w testamencie przekazać go komuś ze swoich przyjaciół. Podejrzewam, że Teodorykowi Redenowi, o którym tu za chwilkę powiem. Ale oczywiście, jak to się mówi, w tyle głowy miał poczucie niespełnienia jednak, no bo tyle trudu. Taka opowieść, która wywracała cały porządek świata, no godziłoby się, żeby udostępnić to właśnie światu. Miał z całą pewnością niedosyt, jeśli chodzi o swoje własne ambicje naukowe przede wszystkim. Każdy rękopis spoczął w skrzyni. A on, no, udzielał się na zjazdach stał, widać, że miał luz, jak to się mówi. Wplątał się w jakąś historię ze swoją gospodynią, zupełnie bezradny był, nie wiedział, o co chodzi. Ferfer i jego przyjaciel, który Kopernik leczył, wciąż Ferfer chorował na poważne anerki, prawda, zresztą w 1957 roku dojdzie do tego, że zamknie mu powieki Kopernik, który zbawił po dwutygodniowym, pobycie u chorego, prawda. Ten Ferber wystosował na piśmie ojcowskie napomnienie, że on przyjmuje swoją gospodynię w jakichś tajnych schadzkach. Nie wiedział, o co chodzi. A rzeczywiście, gospodyni, która była przez szereg lat, chyba od początku, jak to było w Szamborku, jego tą właśnie panią w domu, wyszła za mąż. Ale po dwóch tygodniach uciekła od męża i wróciła do kuli Kopernika. Byłby to skandal, gdyby nie to, że wystąpiła o rozwód, a to w porządku. Mogła sobie u Kopernika wtedy zamieszkiwać. Ale kiedy sprawę rozwodową prowadził przyjaciel Kopernika, Tideman Gilder, kustosz, który był to przy, ta sprawa przysługiwała. Nie dał jej rozwodu. Wtedy już musiała odejść. Nie mogła, prawda, nie mając rozwodu, żyć pod jednym dachem z kimś innym niż z mężem. Odeszła. Ale zdarzyło się, zamieszkała we Framborku, w Elbląbu. Zdarzyło się, że kiedy wracała z jarmarku w Elbląbu, w Królewcu, po drodze do Elbląga, a wracała późno, był Fromborg. Zapukała do drzwi Kopernika z zapytaniem, czy jej nie przenosiła. Oczywiście, nie ma sprawy. I to właśnie było sprawą, którą mu zrobili jego tutaj we Fromborgu. Koledzy z kapituły donieśli, że on przyjmuje na noc swoją byłą gospodynię, która nie ma rozwodu, prawda? I Ferber chcąc nie chcąc musiał mu dać. Tłumaczył się mu w długim, jednym z najdłuższych swoich listów, że absolutnie wyjaśniał, jakie tam powody tego rozwodu, że on z tym nie miał nic wspólnego i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem,
wystraszył się. To było dla niego coś, jakieś osądzenie niełomocą, prawda? No. Ale musiał się pilnować. Od tego czasu nie miał w domu gospodyni przez następnych 5 czy 6 lat. Wystarczyła mu dziewka służebna. Kanonica oprócz gospodyń mieli jeszcze dziewki służebne. Na przykład Felix Reich, jego zresztą kolega z kapituły, w swoim testamencie zapisał nie tylko duży majątek gospodyni, ale także i dziewczę służebne z zastrzeżeniem, żeby nie ulegała tej tam takiej babie we Fronborku, która odsuwa im grzeszne myśli, prawda, że jeśli nie ulegnie, to ma wtedy to wszystko, co jej zapisał w testamencie. To były młodsze dziewczyny. I tak to się toczyło. Aż, proszę Państwa, daleko, daleko poza Fronborkiem, bo w samym Rzymie, 26 lipca 1531 roku papież mianował kolejnego kanonika po śmierci poprzednika. Ponieważ jeden i drugi rezydowali w Rzymie, nigdy we Fronborku. Poprzednik nie był nigdy we Fronborku, a ten też nie wybierał się. No to była formalność. Dostał nominację na kanonika, bo tamten jego poprzednik umarł w dniu tak zwanym papieskim, kiedy nominacja przysługiwała nie kapituła papieżowi. I nikt o tym we Fronborku nie wiedział, no może tutaj, prawda, jakieś słuchy doszły, ale dopóki nie odbywał kanonik rezydencji, rocznej rezydencji w kapitule, to tak jakby go nie było. I on o to w ogóle nie dbał. No, Leben miał ciekawą przeszłość. On był takim ambasadorem wielkiego mistrza Albrechta w kurii rzymskiej. Kiedy wielki mistrz Albrecht przestał być wielkim mistrzem, a został luterańskim, świeckim księciem w Prusach, Teodoryk Leben nadal go reprezentował. A kiedy wyszło to na jaw, papież obłożył go piątką i wyrzucił za drzwi. Ale Teodoryk miał tak mocne plecy i tak zasiedziały był jako domownik papieski, że z tego się jakoś wyprzątał. Tyle tylko, że no, postanowił jednak pojechać do Fronborka i załatwić te formalności, to znaczy odbyć rok rezydencji i zostać wpisany na list, formalnie na listę członków kapituły. 30 maja 1534 roku, a więc po 3 latach od tej nominacji, zjawił się do Fronborku. Tutaj miał możliwość przez ten rok, a nawet więcej, bo rok rezydencji zaczynał się od wniebowzięcia, a kończył na świętego Marcina następnego roku, a więc do tego, kiedy się pojawił tu w maju, to jeszcze do tego wniebowzięcia, zanim rozpoczął rezydencję, miał czas. No i zapoznawał się tutaj z tym środowiskiem. Kopernik miał tu swoich oddanych przyjaciół, do których należał Demanginze między innymi. Inni też, Leonard Niederhoff, Aleksander Skurteti. Oni go objaśnili, kim jest ten samotnik, który tam siedzi bez gospodyni nawet, prawda, i napisał takie dzieło, że rzeczywiście nadawałoby się chyba, żeby ujawnił mnie świat. Teodoryk zaprzyjaźnił się z Kopernikiem do tego stopnia, że kiedy odbył tą rezydencję i wrócił jesienią następnego roku do siebie, do Rzymu, czyli na dwór papieski, zaczął rozpowiadać, kogo on tam poznał we Fronborku.
takiego uczonego, który ma udokumentowaną koncepcję budowy wszechświata. Zainteresował się tym jeden z kardynałów papieskich, Nikolaj Schönberg, który pod wpływem, niewątpliwie pod wpływem Redena, powziął myśl, żeby ułatwić Kopernikowi, żeby zachęcić Kopernika, żeby wydobył ten rękopis ze skrzyni i go opublikował. I ten list, który 1 listopada 1536 roku otrzymał Kopernik od Nikołaja Schönberga, był dla niego tak ważny, że umieści go później na wstępie do De Revolutionibus jeszcze przed listem dedykacyjnym do papieża Pawła III. Umieści go in extenso, dosłownie. Ja tylko tu zacytuję dla przypomnienia jeden fragmencik tego listu. Kiedy on tutaj wychwala Kopernika, to że już wiadomo, że tam on prawda, zupełnie odwrócił poglądy na budowę wszechświata i tak dalej. Dlatego to mędrze uczony, jeśli nie będę ci uprzykrzony, proszę i błagam usilnie, abyś swoje odkrycia uczynił dostępnymi dla świata nauki i jak najśpieszniej przesłał mi wyniki swoich badań nad sferą świata wraz z tablicami. Wszystko, co masz ponadto, co by się z tym wiązało. Poleciłem Teodorikowi Redenowi, a który siedział w Rzymie, aby wszystko na mój koszt na miejscu przepisano i do mnie odesłano. Jeśli mi uczyni zadość w tej sprawie, zrozumiesz, że masz do czynienia z człowiekiem wielbiącym twoje imię i pragnącym oddać sprawiedliwość tak wielkiemu talentowi. To Kopernik zapewne nie wierzył własnym oczom, ale wierzył Teodorykowi, którego dobrze znał. Uczynił go potem egzekutorem swojego testamentu, kiedy Teodoryk wreszcie na stałe osiądzie Szumowy pod koniec życia. Więc ufał, że to wszystko prawda. Zresztą wymiana korespondencji nie jest znana, ale niewątpliwie ona była. Teodoryk musiał jeszcze prywatnie napisać o co chodzi, ułożyć te wszystkie sprawy kopistów i tak dalej, sprawy finansowania kopii. To nie ulega wątpliwości. Robota poszła w ruch. Nie ulega wątpliwości. Kopernik nie mógłby tego zlekceważyć. Zapewne nie zlekceważył, skoro jak wspomniałem, zamieścił in extenso ten list na wstępie swojego dzieła. Kiedy więc cała sprawa była w toku, kiedy Kopernik już miał wizję wydania swego dzieła drugiem, kiedy już miał tą pewność, że skoro jest inicjatorem dwór papieskich, to nic mu nie grozi, bo najwyższym autorytetem w świecie chrześcijańskim był papież i on uchroniłby to dzieło przed jakimiś tam atakami i tak dalej, tych, którzy by chcieli je krytykować. Jednym słowem Kopernik miał pewność, że to jest ten moment, który mu chyba sam Pan Bóg darował, że dzieło jego ukaże się drugie. Tymczasem 7 września 1537 roku, a więc w następnym roku, zmarł kardynał Nikołaj Schönberg. Do Kopernika ta wiadomość mogła dojść dość szybko, bo postarał się o to Teodoryk, który wiedział, że nie jest to obojętne,
że sprawa niestety upadła, że nie ma już tego mecenasa, który by to finansował i który by sprawował jakąś pieczę nad całym tym procesem wydarzeniem. I więc znów Kopernik złożył swój elektropis w skrzyni. To był, można sobie wyobrazić, moment ogromnego załamania, bo wszystko, wszystkie te nadzieje no, upadły. Wszystko, co z czym wiązał jednak nadzieje na efekt, ostateczny efekt swoich wysiłków naukowych, że ten efekt poszedł na marne, że dzieło jednak się nie ukaże drukiem. Bez wątpienia musiało to zaważyć na jego psychice. Musiał, mówiąc dzisiejszym językiem, czuć się podle. I co on wtedy robi? Kiedy zakrywał powieki Nowicemu Ferberowi w parku, otrzymał tam jakąś spuściznę, jakiś spadek pozostawiony jemu samemu. To wiadomo, ale w tym spadku były jeszcze dwie księgi, które należały do bratanka biskupiego Eberharda Ferbera. A to były księgi astronomiczne, dla Kopernika nic nie warte. Po prostu to była stara teoria termusowska, która go już w ogóle nie interesowała, on był już daleko po tym wszystkim. No ale oczywiście księgi przyjął. I rzecz zaskakująca, niespotykana w życiu Kopernika ani przedtem, ani później. Rozpoczął cykl obserwacji planet, zupełnie dla niego niepotrzebny, bez sensu. I zapisywał wyniki tych obserwacji byle gdzie, na tych wolnych kartach obydwu książek otrzymanych w spadku po Eberhardzie Ferberze. Na tych wolnych stronach. Na jednej z tych stron u góry w nagłówku mógł przeczytać po polsku dwa słowa. Bóg pomagał. Ponieważ zarówno Eberhard Ferber, jak i jego brat Hildebrand, nie tylko oni, ale oni także, byli wysłani przez rodziców na nauki do Włocławka, żeby dobrze przyswoili sobie język polski, bo to służyło ich późniejszej karierze. Przecież to była ta wielka Rzeczpospolita, prawda? Z przykładem Jan Dantyszek, który pochodził z Gdańska, zrobił olbrzymią karierę dworską jako, prawda, dyplomata króla Zygmunta Starego, prawda, i tak dalej. A opanował język polski. Więc Bóg pomaga po polsku. Być może, że Eberhard sądził, że te słowa wypisane po polsku w obrębie Królestwa Polskiego miałyby jakiś większy sens, może by więcej znaczyły. No w każdym razie coś sobie myślał, bo bez powodu by tego nie napisał. Jest oczywiste, że Kopernik zrozumiał, o co to chodzi, Bóg pomagał. Sam przecież wielokrotnie już w księdze pierwszej De Revolutionibus odwołuje się do pomocy boskiej. I po polsku umiał przeczytać, skoro miał służbę polską, przecież Wojciech Cebulski, no to wiadomo, Polak, prawda, jego osobisty służący. A w jego notatniku z lokacji łanów opuszczonych jest pełno różnych polskich imion, które pisał fonetycznie, jak nikt inny przed nim, ani po nim. Znamionuje to, że znał język polski, ale to nic dla nas zaskakującego, ponieważ Toruń był miastem dwujęzycznym, a jego wuj prawie od razu po studiach mógł
pójść na służbę do biskupa włocławskiego Zbigniewa Leśnickiego, a dwa lata później pójść z nim do Gniezna, bo kiedy awansował on na prymasa Polski. I tam oczywiście nie porozumiewał się z panami polskimi po łacinie czy po niemiecku, tylko po polsku. Więc język polski był Kopernikowi znany. Bóg pomagaj. Może właśnie w tym czasie, nie mogę i nie wolno mi niczego przesądzać, ale wolno sobie pomyśleć, że może w tym czasie Kopernikowi te słowa rzeczywiście przemówiły jakoś do przekonania, że wzywał Boga w tym czasie, kiedy popadł w depresję. I te obserwacje, o których mówię, zapisywał właśnie bez współrzędnych. Nigdy w życiu tego nie robił. Zapisywał tylko datę i co obserwował. Robił coś, żeby cokolwiek robić. Obserwował to od schyłku 1537 roku do 1 lutego 1538 roku. I to nagle przerywa. Coś innego się zdarzyło, że już nie kontynuował tych zapisów, ani tych obserwacji nie wykonywał. Zdaniem profesora Mikulskiego wtedy pojawiła się jego nowa gospodyni, Anna Szymin. To jest zupełnie nowa rzecz. Otóż po tych 5 czy 6 latach, kiedy nie miał żadnej gospodyni, pojawiła się gospodyni. Dlaczego? Jakiś musiał być powód. To, że on był w tej depresji, musiało nie tylko być wiadome w kapiturze każdemu z nich, ale i dotrzeć do Gdańska, gdzie Kopernik miał pełno krewnych. Między innymi miał tam córkę swojej siostrzenicy ze strony wuja Łukasza Wacenowego. I on, to była Anna, którą Kopernik znał, jak wykazuje zresztą Mikulski, i można to łatwo sprawdzić, znał ją od dzieciństwa. W Toruniu, wyszła w Toruniu za mąż, za tego Szylinga, i Arenda Szylinga, i wyjechała wtedy z nim do Gdańska. Miała mnóstwo dzieci. Więc tak, najstarsza Krystyna w 1538 roku, kiedy przyjechała do Kopernika, najstarsza Krystyna miała 22 lata. Anna w 1537 roku została wydana przez nią za mąż gdańską. Barbara wydana została za nią, przez nią za mąż w 1538 roku. Nie wiadomo kiedy, czy jeszcze przed przyjazdem do Kromborka. Mikulski nie wyklucza, że Kopernik pomógł jej wydać córkę, ponieważ wyszła za Tidemana Gizego, bratanka tego samego Tidemana Gizego, który był biskupem chełmińskim, a przyjacielem Kopernika. No jakkolwiek było, tak było, ale jeszcze pozostały w domu Regina, która miała 16 lat, Katarzyna 14 lat, Elżbieta 11 lat, Kordula 10 lat i maleńka, niespełna 2-letnia Brygida. Byłoby zupełnie niezrozumiałe,
gdyby przyjechała do Szomborka, porzucając tam te wszystkie swoje dzieci i męża. Niestety mąż umarł na początku 1937 roku i to tłumaczy wszystko. Po prostu ona sama potrzebowała jakiejś opieki. Ponieważ Kopernika znała dobrze od lat, prawda, i wiedziała, że potrzebuje gospodyni ewentualnie, musiała się z nim naturalnie porozumieć i Kopernik nie miał co do tego żadnych przeciwów. Przyjechała do niego, tak jak uważa profesor Mikulski, ja poprzednio uważałem, że rok wcześniej, w 1937 roku, ale po analizie dokładnej tej całej sytuacji wróciłem do jego koncepcji. Przyjechała gdzieś w lutym, w ciągu lutego 1538 roku, kiedy wydała za mąż obydwie te córki. I kiedy została w Gdańsku ta Krystyna, która miała wtedy 22 lata pod opieką Krystyny, mogła pozostawić ten swój cały drobiazg, ten swój cały dorobek w postaci tych pozostałych córek, które zmieniły. Ale do Szomborka przyjechała bez żadnych wątpliwości z tą najmłodszą, niespełna dwuletnią córeczką. Przyjechała do Kopernika, bo miała w tym swój życiowy interes. Kopernik, jako ten abnegat, może miał mniejszy, może mniej zadbał o to, może to w ogóle nie zadbał o to. Ale przecież nie miał nic przeciwko temu, że przyjechała do niego dobrze znajoma, spokrewniona z nim, prawda, osoba w charakterze gospodyni. No i cóż, ona po kobiecemu chciała się jakoś skupić tą funkcję, która mu jej przypadła. I Kopernik nagle ujrzał się jakby ojcem przyszywanej niejako rodziny, ale takiej, której nigdy w życiu nie miał. Tam to maleństwo musiało ocieplać tą atmosferę domu, prawda? No a Anna, no, tak jak mąż z żoną. Nie uszło to uwadze kanoników, zaraz poszły donosy do Wittbarka, do nowego biskupa Jana Zamczyszka. Ale nic takiego się nie działo. W kwietniu Zamczyszek nagle zachorował i kogoś by nie wezwał na pomoc, jak nie Kopernika, który był wziętym lekarzem, leczył wszystkich jego poprzedników, prawda, i on wezwał też Kopernika do Wittbarka. Kopernik był tam dwa tygodnie całe, choroba była niewyjaśniona, nie wiadomo co to było. Rozsyłał Zamczyszek listy, że już jakoś dobrze się czuje, że ma nadzieję na ozdrowienie, że Kopernik go skutecznie leczy. I rzeczywiście w kwietniu 1538 roku na pożegnanie dał mu list przez grzeczność adresowany do Tidemana Gizlego, który jeszcze nie objął biskupstwa chełmińskiego, bo nie miał tych papierów nominacyjnych spółki. Zamczyszek na to się zwracał uwagę, on objął biskupstwo jeszcze nieformalnie i już był biskupem za zgodą króla Zygmunta Starego. Więc przez grzeczność miał Kopernik dostarczyć list Zamczyszkowi. I kiedy żegnali się, Zamczyszek ustnie, ale urzędowo udzielił mu ojcowskiego napomnienia, żeby natychmiast zwolnił swoją gospodynię, którą, no, jak wszyscy wiedzą, utrzymuje nielegalny związek, prawda, i naraża na zgorszenie całe otoczenie wszystkich swoich braci tam. Kopernik obiecał mu, że zwolni gospodynię już zaraz, do świąt Wielkanocy, a święta Wielkanocy miały być za tydzień.
Minął cały rok, przyszło, bo zbliżało się Boże Narodzenie, Dawczyk nie wytrzymał i wystosował do niego ojcowskie napomnienie na piśmie. I Kopernik odpowiada natychmiast bardzo grzecznym, długim listem, że zwolni ją do świąt Bożego Narodzenia z całą pewnością. Minęły święta Bożego Narodzenia, minęły dalsze pół roku. I tak to widocznie, no jednak za sprawą nie tyle jego osób bezradnych po prostu, no jako ten właśnie abnegat. No po prostu nie mógł sobie poradzić w tych sprawach czysto życiowych. Ona tam jeszcze wciąż była i to maleństwo tam było, ale w końcu dała za wygraną. Nie chciała go narażać na kłopoty i kupiła dom we Fromborku. Przeniosła się tam z tą swoją najmłodszą córeczką, licząc jeszcze na to, że może to jakoś wszystko się ułoży i będzie mogła wrócić, a przynajmniej dogląda go. No, najwidoczniej on ją odpowiednio uposażał finansowo, to nie ulega wątpliwości. Miał na to pieniądze i to się godziło. Więc nadal zamieszkiwała w Fromborku. Dalej musimy troszkę już przeskoczyć, żeby się nie rozwodzić za nadto. Tak. Jakim go widziała Anna Szynk jako mężczyznę? Nie tylko Anna Szynk, jakim go widzieli ludzie? W związku z odkryciem grobu Kopernika w Fromborku zbadano, jak wiadomo, jego czaszkę, opisano ją, rekonstruowano wygląd twarzy w sposób fachowy. To prawda, są malkontenci, chirurgi, którzy kwestionują to wszystko, no ale trzy niezależne ośrodki badawcze, jeden ośrodek, prawda, w Warszawie, w Krakowie jednoznacznie potwierdziły, że są to szczątki Kopernika. Więc na tej podstawie można powiedzieć, jak wyglądał. Miał ten zniekształcony wygląd twarzy, jak wiadomo, przez wypadek, który mu się zdarzył, nie wiadomo z jakiego powodu, w młodości, zanim ukończył gdzieś 10-11 rok życia. Skrzywienie nosa, blizna na czole, takie zgłębienie kostne nawet, więc jakiś mocny uraz. Przekrzywienie nosa w lewą stronę. Nie umiano wtedy ustawić chrząstki, więc wzrosło się tak, jak było pierwotnie. O interpretację wyglądu Kopernika zwróciłem się do lekarza laryngologa Andrzeja Ostierki, który wychodzi się z Olsztyna, aktualnie mieszka w Bartoszycach, mój szkolny kolega. Lekarz, no i mówił wiejski, więc zrozumiały lekarz z ogromną, wieloletnią praktyką kliniczną i tą ordynaryjną, że tak powiem. Kiedy obejrzał wszystkie fotografie, potwierdził rzucającą się w oczy obecność wyraźnej asymetrii pourazowej w wielu nosa. Dostrzegł wyrazisty garb nosa, a przy tym dodatkowo skrzywienie nosa zewnętrznego w stronę lewą oraz zgłębienie prawej bocznej ściany nosa. To był uraz strukturalny. Przegroda nosa skrzywiona w części górnej w lewo, w części środkowej w prawo, z końcem stykającym się z prawą boczną ścianą nosa.
zapytany w związku z tym, doktor Oskierko, jak praktycznie mógł Kopernik z tym żyć, powiada. Na podstawie opisanych zmian można stwierdzić, że Kopernik miał trudności w oddychaniu przez noc z powodu niedrożności prawej jamy nosa. Lewa jama nosa wykazuje na zdjęciu obecność odłamków kostki w dnie, lecz nie można wysnuć wniosku co do jej drożności. Biorąc pod uwagę fakt, że za życia elementy kostne nosa przykryte były śluzówką, której grubość dodatkowo przyczyniała się do zwężenia przewodów nosowych, a więc do upośledzenia drożności nosa, w konsekwencji Kopernik miał zapewne poważne trudności w oddychaniu. Wszystkie te zmiany pourazowe mogły być powodem okresowych zmian zapalnych dróg oddechowych, skonkludował dr Oskierko. Tak go więc widziano. I wydaje się, że mogło to być też powodem jego rozmaitych kompleksów. Biografowie, również ci dwaj ostatni w tym roku wydane książki, spekulują na temat młodości obydwu braci, Mikołaja i Andrzeja, że tam oni się wyżywali w czasie studiów i kobiety mieli i tak dalej. Nie ma żadnych podstaw, żeby to stwierdzić. I byli kanonikami już. Kopernik zajmował, Kopernika pochłaniała astronomia w Bolonii, przecież współpracował z Dominikiem Marią Nowarą, tamtejszym astronomem bolońskim, a dokonywane tam obserwacje były dla niego tak ważne, że później je umieścił w rewolucjonizm. Patrząc na jego życie, wydaje się nieprawdopodobne, że oni obaj prowadzili życie ulaszcze, zwłaszcza Andrzej, na którym się biografowie wyzywają, też przyjechał z Tychinicem do Kromborka. No nie daj Boże, co on tam wyczyniał. Otóż z Sycylicem przyjechał również Fabian Kuzjański, poprzednik, następca Wacenowego. Zarażali się w łaźnie we Włoszech były czymś podstawowym. Ten klimat zmuszał do tego, żeby te kąpiele od starożytności, prawda, kultywowano łaźnie publiczne. Tam się zarażali. Więc to nie świadczy o żadnej rozpuści. Sama Anna Szyjnik była kobietą o silnej kondycji zdrowotnej. Krzysztof Mikulski sądzi, że w ciągu 23 lat swego małżeństwa miała około 13 porodów i wszystkie je zniosła doskonale, zachowując nadal swą kobiecą atrakcyjność. Gdy po śmierci Kopernika w wieku 56 lat, bo 18 lat młodszy od niego, w wieku 53 lat pojawiła się nagle we Kromborku po jakimś okresie nieobecności. Panowie kapitulni zmuszeni byli zawiadomić o tym biskupa Franciszka. Ten zareagował natychmiast. Uznał, że zdolna jest uwieść każdego z nich podobnie, pisał podobnie, jak ogłupiła tego dementawi, ogłupiła tego, który odszedł ze świata. Tak, więc jest pewna cezura w życiu Kopernika w jego relacjach z Anną. W 1538 roku, w końcu 1938 roku, wydała za mąż tą najstarszą córkę, która opiekowała się młodszym rodzeństwem w Gdańsku. To oznacza,
że zwolniła ją od tego obowiązku i rzeczywiście mogła wrócić do Gdańska. To był koniec 1938 roku, pewnie nawet początek 1939 roku. Co my jeszcze tutaj możemy powiedzieć? No więc przerzucam te kartki, żeby dać Państwu oddech. Tak. Rytualnie podsumowanie. Proszę? Rytualnie podsumowanie. No właśnie, więc tak właśnie i chcę zrobić. Tak. Jego ostatnie chwile. Jest list Tiedemana Gizego, który był na zaślubinach królewskich w Krakowie, podobnie jak wszyscy inni dygnitarze, Albert, Polski, prawda, i tak dalej, byli w Krakowie. Gizek dwa miesiące po śmierci Kopernika powrócił do siebie do Upawy i dowiedział się, że Kopernik już nie żyje. I zawiadomił o tym napisał o tym do wszystkich znajomych, że Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku na wylew krwi mózgu i wcześniej już stracił świadomość, już stracił mowę, nie świadomość, stracił mowę i władanie prawą stroną ciała. Doktor Stanisław Flisz, nieżyjący, zainteresował się tą sprawą dawno temu i doszedł do wniosku, że nie mógł, przyczyną śmierci nie mógł być wylew krwi do mózgu. Nie wiem, czy ja to znajdę, ale to jest ciekawe porównanie. Tak, zaraz może znajdę jednak. W każdym razie, tak. Doszedł do wniosku, że był to zator mózgowy. A z zatorem mózgowym można żyć. I dzisiaj, jeżeli ktoś ma paraliż jednej części ciała, no powiedzmy prawej, czyli od lewej półkuli jest ośrodek mowy, więc również ma albo trudności z mówieniem, albo w ogóle nie mówi, to jednak rehabilitacja intensywna, fachowa rehabilitacja może przywrócić całkowicie do zdrowia po takim urazie. Jeżeli on pół roku trwał w takim stanie, to znaczy, że mógł sobie radzić. Mógł przyjmować posiłki, bo przecież sztucznie nie karmiono, nie było mowy. Mógł przyjmować sam posiłki, no z jakąś pomocą. Wydaje się, że mogła mu służyć w tym również Anna Szylik, że mogła w tym ostatnim półroczu jego życia opiekować się nim znowu i nikt by jej ani jemu nie miał tego za złe oczywiście. Po to był jej ten dom, który sprzedała dopiero po śmierci Kopernika. Chyba tak. Trzeba na to patrzeć. Otóż jeden ze znanych polskich aktorów, Jacek Rozenek, zdobył zwłaszcza popularność w serialu telewizyjnym Barwy Szczęścia. W wieku 50 lat doznał udaru mózgowego. I cytuję, udar był na tyle poważny, że aktor miał sparaliżowaną prawą część ciała i poruszał się na wózku inwalidzkim. Dokładnie tak jak Kopernik, prawą część ciała. To jest
Wiadomość prasowa z 28 października 2021 roku. A zatem identyczny stan rzeczy jak w przypadku Kopernika. I dalej cytuję. Ciężka praca, upór i chęć powrotu do zdrowia sprawiły, że rehabilitacja zaczęła przebiegać nadzwyczaj dobrze. Ale potrzebne były na to aż 2 lata. Titelman Wiese w tym liście, o którym wspomniałem, łączy śmierć, datę śmierci Kopernika z datą doręczenia mu egzemplarza, pierwszego egzemplarza i odbiorca, który wyszło z podprasy drukarskiej i zostało nadesłane do Fontowa. Otóż, proszę Państwa, tak mogło być, ale nie umarł na wylew krwi do mózgu i nie zbiegło się to nie wiadomo dlaczego z tym datą doręczenia egzemplarza. Powinien był się ucieszyć. Tymczasem co on zobaczył, jak mu doręczono ten egzemplarz? Że jest dopisany do tytułu Ordnium Celestium, czyli w nawiązaniu do sfer niebieskich, które wyłusza. O obrotach sfer niebieskich, a więc to samo właśnie, co pytał Eumeuszu. Hipoteza jednym słowem. Dalej, nie znalazł listu, o którym mówiłem, do Mikołaja Schonberga. W jego miejsce był list, był wstęp do czytelnika o hipotezach tego dzieła. Jeżeli zdołał dalej przewracać strony, to zobaczył, że wyjęty jest też wstęp do księgi pierwszej, w którym sławił nauki matematyczne, astronomia, mówił o nieskończonych możliwościach odkrycia człowieka z pomocą Bożą, wszystko można zrobić. Tego wstępu też nie było. I wydaje się to prawdopodobne, znowu w konsultacji z lekarzami, że po prostu dostał zawał serca, zawał mięśnia sercowego. I to mogło być najbardziej oczywistym powodem jego śmierci. Nie sam wylew krwi do mózgu, tylko wstrząs psychiczny, po którym odkrycia fałszerstw, które dokonali wydawcy jego serca. Dziękuję bardzo, przepraszam. Bardzo dziękuję panie doktorze. To pokazuje, że Kopernik to nie tylko ten fantastyczny człowiek, odkrywca, którym się zachwycamy, ale to też postać z tej krótkości, który przeżywa swoje tragedie w życiu codziennym, które nie potrafi znaleźć zrozumienia. Proszę Państwa, proszę jeszcze w tej cierpliwości. Teraz umilimy Państwu tę chwilę, zanim zaprosimy na poczęstunek porcją muzyki. Jak mówił Waldor, ona zawsze łagodzi obyczaje. Mam nadzieję, że nie nadwyrężyliśmy za bardzo Państwa cierpliwości. Jeżeli tak, to ta muzyka za chwilę, mam nadzieję, to zrekompensuje. Znowu będziemy mówić o tradycji, o drzewnym dziedzictwie. Elbląska Orkiestra Kameralna. Właściwie sam koncert. Kwartet Smyczkowy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej przedstawi nam koncert Tradycje od Pokoju. Muzyka jest człowiekiem od pradziejów, jak bardzo o tym co mówię, chociaż nie pamiętam tych czasów. Przez wieki człowiekiem zawsze była i towarzyszyła mu w każdej chwili. Także jest tym elementem naszej tradycji, naszego dziedzictwa. Zapraszam do wysłuchania koncertu. Tradycje od pokoleń, koncert kwartetu smyczkowego. Zapraszam Państwa.